Witam wszystkich. Puściłem gołąbki. Pilnuję. Jest taki motyw, że jastrzębia nie ma. Sowy tam zdały egzamin. Bo chcę to zaobserwować mocno. Ale wczoraj mi się pojawił krogulec. I teraz tu była sowa, na tym małym. Przekręciłem ją tam. Bo atakował od tej strony tutaj. Jaszczą, nie? Jak jaszczą, to atakował od tej strony. Tam z tego lasku, tam dokładnie na tym słupie se siedział. Filował. Tam ta sowa zostaje. Tylko z tym krogulcem. Wczoraj był chyba 3 razy czy 4. Gołąbków nie złapał. Ale tam 3 młode spłoszył. Zbiły się w powietrze. Tam poszły daleko, daleko. Już nie wróciły. Może jeszcze przyjdą. Postanowiłem jakoś się ratować. I cieszę, bo przykręcałem płyty wszędzie, gdzie tylko można. O, to jest jak błyszczyk z góry działa. To mam na każdym praktycznie słupku odwrócone tam. I z góry jak leci, to razi. I tak będę obserwował, czy to gołębie nie przeszkadza. Ale jakoś się radować muszę. No, jak to się mówi, jak nie urok, to sraczka. Ale co mam zrobić? I kupię jeszcze sowy, tylko tak jak tam mam, do góry. Jeszcze tam 4 może dokupię i tam na płocie wrzucę, tam na płocie przekręcę. I jak dźwięk był, to nie było niczego. Jak wypuszczę gołębie, teraz akurat nie ma dźwięku, bo tam ten głośnik i przez Wi-Fi się łączę. Przez Bluetooth. Ale nagrywam, to nie leci teraz, bo potrzebuję telefonu nagrywania. Jak jest dźwięk sowy, to nie atakuje nic. A wczoraj nie miałem dźwięku sowy. Wypuściłem. I 3 czy 4 razy zaatakował. I to był krogulec, bo akurat tam umiem odróżnić. Krogulec jest troszeczkę ciemniejszy, tak samo jak jastrząb wygląda, troszeczkę ciemniejszy, bardziej taki brązowy i ogon ma inny, krogulec. Jastrząb ma taki prościutki, a krogulec ma taki trochę rozczapieszony, jakby. Także jastrzębia nie ma, krogulec się by zjawił. Nie wiem, czy w lesie się wyniósł, bo nie było, to były jastrzębie, były cały czas. Pojawił się krogulec. No i myślę, że z jastrzębiem sobie dałem radę, to z tym też sobie dam radę. Aczkolwiek może być tak, jak tam w komentarzu mi ktoś napisał, że uderzy i nic nie pomoże. Też tak może być. Natura sama. Ale jakoś się próbuję ratować. Co mam zrobić? Nie będę hodował gołębi po to, żeby jastrząb sobie tam atakował je. Tam krogulec, czy tam cokolwiek. Już patrzyłem na żywą sowę, tylko bym musiał wybudować jakieś tam warunki i stworzyć, może żywą sowę kupić. To co mam tutaj, to jest ostatnia deska ratunku, moja będzie taka żywa sowa, stresowana. To tutaj jak zniknie, to może coś wybuduję. Zobaczę. Koło daleko lasy są. Tu jest blisko las, bo tu jest nie wiem ile tam 600 metrów, 500 metrów do tego lasu tam. O, co tym domem. Zbliżenie, tam jest las. Dosyć duży ten las jest. O, gołąbki młode. Tak, to były te, a wczoraj jest już przestraszone, to wyszły na dół i tam wchodzą pod spód. Mają jakieś tam schronienie.
I jak nie porwie, to przepłoszy mu tka. Taki młodek, jak już raz wyjdzie, to się zerwie w powietrze, pójdzie gdzieś tam dalej. Trzy znikły. Chyba 38 ich w środku. 41. Skąpki latają, o. Pojedyncze, bo dopiero teraz wypuściłem, nie wiem, która jest godzina 11. Jest tam 12. Nawet się nie rentuje. I tak obserwuję po prostu, że tą sobę przekręciłem. Przekręciłem tą sobę w tamtą, pomiędzy tamtą. O, tamtej strony atakuje teraz. Tak, wczoraj zauważyłem, to od tej, 3 razy go widziałem, to od tej strony. Atakował. Zaraz sobie zamówię te zwykłe sowy takie, co tam są, przekręcę. I dźwięk, bo jak cały czas musi być dźwięk, z tego co tak zauważyłem. To dźwięk musi być. Jest dźwięk, to nic się nie dzieje, nie ma dźwięku, to atakuje. Głodny jest, to jest inaczej. Nie patrzy na nic, pewnie atakuje. Stary głowki. Tu jest ten akurat, to jest ten ciemny tam, o tu. Pierwszy, to jest siostra. Siostra Mirusia. Im gdzie iść na pokrzywy, narwie pokrzyw, bo trochę potnę, im tam wrzucę. Jak sobie dziubią, lubią dziubać, to o, tam latają do góry i widać, bo teraz słońce świeci. Zapieprzają, nie? Mówię, nagram, bo tam mi ktoś, jakiś kolega napisał komentarz, czy to pomogło. No ja szczębia tak, ale jest krogulec. Co dalej, co z tym zrobić? Młode. Tam jest samiczka stara. O, tu lecą. Tu lecą. Jeżeli ktoś tam sobie kiedyś dał radę z takimi gryzeniami, to niech napisze mi w komentarzu. Może też tak zrobię. Bo muszę się ratować, nie ma innej rady. Albo założę siatki i gołębie nie będą oblatane, nie będę lotował. I tylko tak na siebie będę hodował. Ale jeśli mam porównać ten rok do poprzedniego, to ten jest gorszy już. Trochę gołąbków znikło. O, leci tutaj. W środku sobie lecą 4. Zobaczymy, może te płyty CD. Wielką był myszołów, ten mały to jest taki. I tutaj w powietrzu był, to go zdraziło i poleciał dalej. Poleciał dalej. To może to tylko krygulca też trochę porazi ten odblask tej płyty. I tak to wygląda. Walka na razie trwa. Był spokój. 10 dni, czy tam tydzień był spokój, odsapłem sobie troszeczkę. Ale wolę, z drugiej strony wolę tego jastrzębia, bo jastrzęb mi atakował rano, jak wypuściłem, i wieczorem, jak wypuściłem. A ten to atakuje non top. Nie najgorsze jest od jastrzębia. Bo raz zaatakuje, nie złapie, usiądzie tam na kablach z tyłu. I 15 minut i drugi raz lotuje. A ja sam, jak nie złapię, to odpuszcza.
Sowa ruszyła lekko głową, gołębie się są przeposone. Takimi gołębiami to nie pójdzie latować. Straszona, przeposzona. Ale damy sobie radę. Kwestia czasu i damy sobie radę. W jakiś sposób musi na to być. Ja tak troszeczkę bardziej do tego podejdę. Muszę to zlikwidować, żeby to nie latało. Także kończę, bo włączę sobie tam zaraz ten dźwięk. Przepuszyło ich. Na razie jastrzębia nie ma, jest krogulec teraz. Jak się go pozbędę, to nagram odcinek. Także pozdrawiam. Jak ktoś sobie dał kiedyś radę, to poproszę w komentarzu napisać. Łapkę w górę zostawić, jak się podobało. I subskrypcję poprosiłbym. Także pozdrawiam, cześć.